Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Pan od Filozofii. Dziś zaczynamy nową serię, o którą od dłuższego czasu prosiliście, a ja doskonale sobie zdaję sprawę, że jest ona potrzebna. Chodzi mianowicie o kurs logiki, który nazwałem Elementy kultury logicznej. Dlaczego elementy? Bo to krótki kurs, kilku, może kilkunastu odcinkowy, który wprowadzi Wam najważniejsze zagadnienia związane z kulturą logiczną, której używamy na co dzień. Kurs ten wycelowany jest przede wszystkim w maturzystów i olimpijczyków, ponieważ logika jest jednym z obszarów, które należy opanować, żeby odnieść sukces zarówno na egzaminie dojrzałości, jak i na olimpiadzie filozoficznej. Natomiast myślę, że z tego kursu skorzystać może każdy z Was. Logiczne, ścisłe i jasne myślenie to jedne z podstawowych umiejętności, których uczy filozofia i które przydają się na co dzień. Dlatego liczę, że każdy z Was odniesie jakieś korzyści z uczestnictwa w tym kursie. Na początek słowo o literaturze, której będziemy używać, bo literatura to jest bogata, natomiast ja pokażę Wam kilka swoich ulubionych typów. Jedną z takich najbardziej skrótowych książek, z których ja korzystałem na studiach, jest Ogólna metodologia nauk Zygmunta Hajduka. Jest to książka dość trudna, dlatego że de facto jest to skrypt, który napisany jest w sposób dość suchy, mało atrakcyjny, wprowadza podziały. Większość z nich służy do tego, żeby wykuć je na pamięć. Natomiast jest to również bardzo dobry przegląd problematyki, więc kiedy na przykład potrzebuję szybko sprawdzić właśnie określone podziały, dystynkcje, to jest to książka rzeczywiście niezwykła. Zastąpiona. Drugą taką publikacją, którą bardzo lubię, jest Logika, nauka rozumowania Zdzisława Kraszewskiego. Ona obejmuje większość tego, co będziemy mówić. W sposób jasny, klarowny, taki można powiedzieć dla humanisty, przedstawia różne zagadnienia związane z logiką, w tym między innymi widzę tutaj również klasyczny rachunek zdań. W związku z tym jest to książka, która bardzo dobrze, kompetentnie i bezboleśnie wprowadza w zagadnienia związane z logiką i ogólną metodologią nauk. Trzecia książka, nieco trudniejsza, ale bez wątpienia jedna z najbardziej kompetentnych, jakie są na rynku, to Tadeusz Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Jest to książka, której raczej w ramach tego kursu w całości czytać nie będziemy, natomiast pierwsza jego część, czyli uwagi o języku, to zdecydowanie najbardziej ciekawe zagadnienia, jak również widzę też część czwarta, zarys ogólnej metodologii nauk, wprowadza bardzo wiele treści, które będziemy podczas tego naszego kursu omawiać. Jeśli ktoś z Was chce po tę książkę sięgnąć, serdecznie polecam. Jest łatwo dostępna, wydrukowano ją kilkukrotnie w dużych nakładach, stąd jest to dobra lektura, miejscami trudna, no ale Tadeusz Kotarbiński to jeden z najlepszych logików w historii naszego kraju, stąd książka z pewnością jest warta polecenia. Natomiast moją ulubioną i najczęściej wykorzystywaną i taką podstawową lekturą, jeżeli chodzi o ten kurs, będzie Zarys logiki Kazimierza Ajdukiewicza. Książka absolutnie elementarna, napisana bardzo prostym, atrakcyjnym językiem, ale niezwykle kompetentna, która naprawdę wprowadza najważniejsze podziały rozróżnienia w banalny wręcz sposób, jednocześnie nie tracąc nic ze swojej ścisłości, klarowności i z tej warstwy takiej merytorycznej. W związku z tym będzie to nasza podstawowa lektura. Gdyby ktoś z Was chciał śledzić moje wywody, z pewnością zobaczy, że z tej książki najwięcej korzystałem. Natomiast wszystkie cztery warte są polecenia. Ich użycie zależy od celu, który przyświeca Wam w trakcie przyswajania sobie wiedzy na temat logiki. Nasze dzisiejsze rozważania zaczniemy od definiowania. Jest to jedna z najprostszych czynności wiedzotwórczych, ale jednocześnie najważniejszych, dlatego że pozwala unikać wadliwości wyrażeń, a dzięki temu wprowadza klarowność do naszych myśli i wypowiedzi. Czym jest definicja? Otóż, jak wskazuje łaciński śródłosłów definio, definire, jest to krótkie, możliwie pełne określenie czegoś. Na początku wprowadźmy podstawowe rozróżnienie na dwa typy definicji, które pojawia się w zależności od tego, co definiujemy. Definicje mogą bowiem dzielić się na realne i nominalne. Definicje realne to definicje, które odpowiadają na pytanie, co to jest albo kto to jest i dotyczą rzeczy. Na przykład ametyst jest to fioletowa i przezroczysta odmiana kwarcu. W tym wypadku definiujemy konkretną rzecz. Natomiast definicje nominalne polegają na definicji słów, a więc w ramach definicji nominalnej tym, co definiujemy, są słowa. Na przykład słowo erupcja oznacza wybuch wulkanu. To podstawowy podział, który pozwala nam odróżnić, co definiujemy. Czy rzecz, czy słowo. Każda definicja składa się z trzech części. Definiendum, definiensu i spójki. Definiendum to wyraz czy rzecz, którą chcemy zdefiniować. W naszym wypadku taką rzeczą był ametyst albo słowo erupcja. Definiens
to właśnie sedno definicji. To jest nasze określenie definiujące definiendum. W naszych przypadkach, które podawaliśmy wcześniej, definiensem była fioletowa i przezroczysta odmiana kwarcu albo wybuch wulkanu. Trzeci element, czyli spójka, to coś, co łączy definiendum i definiens, czyli słowo jest, oznacza i tak dalej. Kolejny podział definicji pozwala wyróżnić definicje sprawozdawcze, regulujące i projektujące. Definicje sprawozdawcze określają, jakie znaczenie ma lub miał do tej pory używany wyraz, a zatem opisują one faktyczne użycie języka. Jeżeli poszukujecie definicji sprawozdawczych, to ich największym zbiorem jest słownik języka polskiego. Otwieracie ów słownik i wiecie na przykład, że w języku polskim wyraz kawaler oznacza nieżonatego mężczyznę. Innymi słowy, definicje sprawozdawcze zdają sprawę z tego, jak używa się konkretnych pojęć. Definicje regulujące pojawiają się tam, gdzie mamy do czynienia z pewnym wyrażeniem nieostrym, które należy uściślić. Weźmy na przykład taki wyraz czy takie pojęcie jak osoba dorosła. Trudno jest określić moment, w którym osoba staje się dorosła, no ale oczywiście na przykład na potrzeby prawodawstwa jest to konieczne. W związku z tym wprowadza się definicję regulującą, która uściśla nieostry termin. I tak na przykład w prawodawstwie przez osobę dorosłą uważa się osobę, która ukończyła 18 rok życia. A zatem sednem definicji regulujących jest dookreślenie, uściślenie stosowanego pojęcia, którego zakres może być rozmyty. Wreszcie definicja projektująca to definicja, która wprowadza nam do słownika zupełnie nowe słowo o nieznanym wcześniej nam znaczeniu albo słowo znane, ale w znaczeniu odmiennym od poprzednio stosowanego. Jeżeli na przykład wynajdujemy nowe urządzenie, takie jak router, albo modem, albo pendrive, to musimy nadać mu znaczenie, którego wcześniej to słowo nie miało, ponieważ tego słowa w ogóle w naszym języku nie było. W takich właśnie przypadkach stosujemy definicje projektujące. Warto zauważyć, że definicje projektujące są względne, to znaczy na przykład dla osób, które żyły 20 lat temu, słowo router czy modem mogły być nowe i musiały szukać jego definicji, natomiast dzisiaj takie słowa już raczej przeszły do naszego języka potocznego, stąd można powiedzieć, że nastąpił proces przejścia od definicji projektującej już do definicji sprawozdawczej. Jednym z najbardziej wydajnych sposobów tworzenia definicji jest podany przez Arystotelesa sposób tworzenia definicji klasycznej. Jest to taki sposób tworzenia definicji realnej, w której typuje się dwie rzeczy, mianowicie rodzaj najbliższy i różnicę gatunkową. Rodzaj najbliższy, czyli genus proximum, jest to pewien zbiór rzeczy, które należą do danego rodzaju. Natomiast różnica gatunkowa, zwana po łacinie differentia specifica, to coś, co wyróżnia ten mały zbiór rzeczy z owego większego zbioru. Weźmy podawany przez Platona przykład tego, co to znaczy być człowiekiem. Otóż człowiek, zdaniem Platona, to nieopierzony dwunóg. Co to oznacza? Że mamy pewien zbiór duży istot nieopierzonych, a w tym dużym zbiorze istot nieopierzonych znajduje się mniejszy zbiór nieopierzonych dwunogów i to właśnie ten zbiór nieopierzonych dwunogów charakteryzuje ludzi. Arystoteles zaproponował odmienną definicję człowieka, mówiąc, że jest to zwierzę rozumne, ale ponownie użył dokładnie tego samego schematu. A zatem najpierw mamy większy zbiór rodzajowy zwierząt, a następnie szukamy wśród zwierząt różnicy, która pozwoli nam odróżnić jedne zwierzęta od innych, w tym wypadku od ludzi. Arystoteles uznał, że taką cechą jest rozumność, a więc za różnicę gatunkową uznał rozumność. W ten sposób ze zbioru zwierząt wyodrębnił istoty rozumne, dając definicję człowieka jako zwierzęcia rozumnego. Bycie zwierzęciem to genus proximum, a bycie rozumnym to differentia specifica. Dla jasności weźmy jeszcze jeden przykład, niech to będzie przykład kwadratu. Można powiedzieć, że kwadrat jest prostokątem o wszystkich bokach równych. Co to oznacza? Że rodzajem najbliższym są wszystkie prostokąty, takie, które mają boki 5 na 7 cm albo 10 na 12 metrów. Natomiast różnicą gatunkową jest to, że owe prostokąty muszą mieć wszystkie boki równe. W związku z czym do kwadratu zaliczają się tylko te figury, które należą do rodzaju najbliższego, czyli prostokątów, ale zostają wyróżnione za pomocą różnicy gatunkowej, czyli właśnie cechy posiadania wszystkich boków równych. Dziś definicja klasyczna nie jest już powszechnie przyjmowana, ma bowiem pewne wady, mianowicie Arystoteles uważał, że aby móc tę definicję stosować, należy przyjąć esencjalizm, czyli pogląd, zgodnie z którym każda rzecz ma swoją wewnętrzną istotę.
Pogląd ten jest dzisiaj niekiedy odrzucany czy krytykowany, w związku z tym uważa się, że ten sposób konstruowania definicji klasycznych może być ciekawy poznawczo, czy może być stosowany jako taki filozoficzny trening, ale nie zawsze nadaje się do tego, żeby rzeczywiście jasno odróżniać od siebie rzeczy, bowiem stoją za nim pewne założenia metafizyczne, które dzisiaj niekiedy się kwestionuje. Aby definicja mogła spełniać swoją funkcję, musi być pozbawiona błędów. Chciałbym teraz omówić kilka najczęstszych błędów, które powodują, że definicje są złe, a zatem nie spełniają swojej funkcji jasnego, klarownego, krótkiego określenia czegoś. Pierwszym z tych błędów jest błąd zwany błędnym kołem. Błąd ten polega na powtórzeniu w definiencie słowa definiowanego. Błąd ten może występować w dwóch odmianach. Jedną z tych odmian jest błąd idem per idem, czyli z łaciny to samo przez to samo. Oznacza to, że dokładnie w jednym zdaniu używamy w definiendum i definiencie tego samego słowa. Takim przykładem może być zdanie: pogarda to stan pogardliwości wobec innych osób. Drugim przykładem błędnego koła jest błędne koło pośrednie, w którym nie używa się w jednej definicji tego samego słowa dwukrotnie, ale które w zawoalowany sposób mimo wszystko powoduje, że musimy się do tego definiowanego słowa odwołać. Weźmy taki przykład. Powiedzmy, że konstytucję definiujemy jako akt prawny, który ma najwyższą moc w państwie. Natomiast państwo definiujemy jako taką organizację, której ustrój i organizację określa konstytucja. W ten sposób popełniamy błąd pośredniego błędnego koła, bowiem konstytucję definiujemy za pomocą pojęcia państwa, a państwo za pomocą pojęcia konstytucji. Drugi błąd w definicji to błąd ignotum per ignotum, czyli nieznane przez nieznane. Pojawia się on wtedy, kiedy do wyjaśnienia jakiegoś nieznanego słowa, które chcemy zdefiniować, używamy innych niezrozumiałych dla odbiorcy słów. Przykładów tego rodzaju definicji dostarcza fizyka, którą profanowi trudno jest zgłębić, ponieważ nie zna pojawiających się w niej wyrażeń. Weźmy przykład barionu. Barion. Barion. Take two. Definicja głosi, że bariony to rodzina cząstek silnie oddziałujących o spinie połówkowym. Ktoś, kto nie jest fizykiem, zupełnie nie rozumie, co definicja ta głosi. Osobną grupą często popełnianych błędów jest nieadekwatność definicji. Nieadekwatność pojawia się wówczas, kiedy zakres definiendum i definiensu się różnią, a więc kiedy definiendum i definiens mówią nieco, trochę lub zupełnie o czymś innym. Można podać aż 4 przykłady takiej nieadekwatności. Jednym z przypadków nieadekwatności definicji jest tak zwana definicja za szeroka, która występuje wtedy, kiedy definiens jest szerszy niż definiendum. Weźmy takie zdanie. Tygrys to ssak mieszkający w Azji. Oczywiście tygrys jest ssakiem, który zamieszkuje Azję. Nie zmienia to jednak faktu, że ssaków zamieszkujących Azję jest bardzo dużo, a więc istnieje dużo więcej istot, które spełniają ten warunek, niż wyłącznie tygrys. Okazuje się zatem, że definicja jest zbyt szeroka, żeby mogła wyodrębnić tygrysa spośród innych ssaków zamieszkujących Azję. Przeciwnym błędem jest definicja za wąska. Definicja za wąska pojawia się wówczas, kiedy definiendum jest za szerokie w stosunku do definiensu, a więc kiedy definiens zbyt bardzo zawęża znaczenie definiendum. Możemy na przykład powiedzieć, że definicja za wąska to taka, w której kwadrat definiuje się jako prostokąt o wszystkich bokach równych o długości 5 cm. Jest to oczywiście definicja zbyt wąska, ponieważ kwadraty nie muszą mieć boków 5 cm. Ten warunek jest dodany zupełnie niepotrzebnie. Innym przykładem błędu takiej definicji jest zdanie, które jest na przykład podłożem wszystkich rasizmów, czyli człowiek to istota gatunku Homo sapiens rasy kaukaskiej. Dodanie warunku, że człowiek to istota tylko i wyłącznie rasy kaukaskiej, powoduje, że definicja staje się zbyt wąska, a przez to wyklucza przedstawicieli innych ras z gatunku człowiek. Trzeci błąd nieadekwatności to tak zwana definicja krzyżująca się, która jest jednocześnie za wąska i za szeroka. Przykładem takiego zdania jest na przykład definicja nauczyciela jako osoby pracującej w szkole. Jest tak dlatego, że niektórzy nauczyciele nie pracują w szkole, a zatem jest to definicja zbyt wąska. Natomiast niektóre osoby pracujące w szkole nie są nauczycielami, przez co jest to definicja zbyt szeroka. A zatem nauczyciel to osoba pracująca w szkole jest najlepszym przykładem definicji krzyżującej się. Osobnym rodzajem nieadekwatności definicji jest poważny błąd zwany błędem przesunięcia kategorialnego. Pojawia się on tam, gdzie definiendum i definiens należą do różnych kategorii semantycznych, czyli różnych kategorii znaczeniowych. Weźmy taki przykład. Ktoś może powiedzieć, że autostrada to zmniejszanie się czasu podróżowania między dwoma miastami.
Oczywiście autostrada nie jest zmniejszaniem się czasu, ale jest droga, jest drogą, dzięki której zmniejszenie się czasu podróży jest możliwe. Nie można powiedzieć, że autostrada jest czynnością. Autostrada jest bowiem rzeczą. Inny przykład tego typu błędu to na przykład zdanie: list jest czynnością pisania do jakiejś osoby. List jest efektem tej czynności, ale nie czynnością samą w sobie. Mamy tutaj zatem dwa przykłady błędu przesunięcia kategorialnego, gdzie definiendum i definiens różnią się nie dlatego, że jedno jest za wąskie lub za szerokie, ale dlatego, że należą do dwóch zupełnie różnych, nieprzystających do siebie kategorii. Na marginesie wspomnę jeszcze o dwóch rodzajach definicji, które niekiedy mogą pojawiać się w książkach czy literaturze, tak żebyście mogli znać ich znaczenie. Jedną z odmian definicji jest tak zwana definicja ostensywna czy deiktyczna. Jest to, mówiąc inaczej, definicja przez wskazanie. Do tej pory omawialiśmy definicje werbalne, czyli takie, których udziela się ustnie. Mogę jednak powiedzieć na przykład: to jest książka. Akt wskazywania i definiowania słowami "to jest książka" jest właśnie definicją ostensywną, czyli definicją przez wskazanie. Drugi rodzaj definicji to definicje aksjomatyczne, które często pojawiają się w matematyce. Są to takie definicje, które składają się z terminów pierwotnych, a więc dalej niedefiniowalnych. Przykładem takiej definicji jest na przykład definicja punktu. W matematyce punkt to jest to, czego nie można rozłożyć na mniejsze części, ponieważ z żadnych części się nie składa. W związku z tym jest to definicja, którą przyjmujemy jako aksjomat, jako pewnik i dalej już jej nie rozkładamy i nie tłumaczymy występujących w niej wyrażeń. Podobną definicją w matematyce jest na przykład definicja zbioru. Jest to definicja pierwotna, a zatem aksjomatyczna. To tyle na dziś, jeżeli chodzi o definicję. Jeżeli coś było dla Was niejasne, sekcja komentarzy jest miejscem, gdzie możecie zadać swoje pytania i uzyskać ode mnie odpowiedź, która, mam nadzieję, wyklaruje Wam wszystko na temat definicji. Jeżeli macie chwilę czasu, rozwiążcie sobie test, do którego link znajdziecie w opisie. Jeżeli macie ochotę, możecie podzielić się swoim wynikiem. A my widzimy się w kolejnym odcinku Elementów kultury logicznej. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojego kanału.